Witamy po przerwie. Konrad Konyczarkowski i Agnieszka Cygielska, kłaniamy się, aczkolwiek boimy się. Boimy się. Haseł. Nie pokażemy ząg, aczkolwiek Czadkobartach polonikus. Przyroda, kategoria. Nie jest to nic podobnego do nas. Zupełnie nie, ale czytaj dalej, to się okaże. No dlaczego ja mam czytać? No bo ja będę pokazywał. Czy ty chcesz pokazać aligatora? Czadkobartachus polonikus, najstarszy opisany płaz bezogonowy półkuli północnej. Bezogonowy. Od Czadkowic, obecnie osiedle w Krzeszowicach. Czujesz mieszkać na takim... Pozdrawiamy Czechowice. Bójcie się płazów bezgłowych. A może odwrotnie? Może czuję się przez to bezpiecznie. Elementy kostne opisane w Czadkobartachusie, polonikusie, pochodzą z brekcji kostnej wypełniającej struktury kresowe, powstały w karbońskich wapieniach, w kamieniołomie, w Czadkowicach. No dobra, kto go wydobył? Pokazuj. Ty pokazuj. Brekcję odkrył i wydobył pod koniec lat 70. za komuny zespół naukowców z Instytutu Geologicznego UJ. Brawa! Brawa dla UJ. Po czym materiał przekazano do Muzeum Ziemi PAN i Instytutu Patelologii Biologii PAN w dalszych badaniach. Fantastyczne odkrycie naukowe polskich naukowców. Jesteśmy dumni. Czadkobartacha. Polonikusa i od dziś wcale się go nie boimy. Będziemy hodować. Hodujcie z nami. Czadkobartachy, polonikusy. Łączcie się. Łączcie się. Dziękujemy.